Drodzy Państwo, są na świecie rzeczy, o których się fizjonomom nie śniło, mawia klasyk w jednej z wrocławskich epopei, o których wszyscy wiemy. Dlaczego tak mówię? No 60 lat, proszę Państwa, ten globus depcze swoimi dziewiątkami, swoimi stopami i jeszcze takich cudów nie widziałem, żeby albo lało, albo gryzło. W naszej umiłowanej stołecznej wsi Lipa nie idzie normalnie pójść do lasu albo na łąkę, albo na staw i nagrać Państwu film. Po prostu nie można tego wykonać z tego względu, że jak średnio obliczyłem, co 7,5 kroku następuje ugryzienie przez komara. Więc to jest niemożliwością. Ja próbowałem sobie chustkę zakładać na głowę, jak kobiety kiedyś, co chodziły do lasu na jagody i też gryzą, nie da się. Więc dlatego dzisiaj, proszę Państwa, znowu ze studia film, ale ten film chciałbym, żeby był dla Państwa jakiś pomocny w czymś. O czym ten film dzisiaj, proszę Państwa, będzie? Dzisiaj będzie film króciutki, ale chciałbym, żeby treściwy, tak jak powiedziałem, był o emocjach. Drodzy Państwo, emocje jest to czynnik zewnętrzny, który wpływa na nasze zdrowie na poziomie organów. Sami Państwo słyszeliście, czytaliście, wiecie, że niekiedy ludzie, jeżeli mają chore serce i pod wpływem impulsu psychicznego, czy to jakiejś złej wiadomości, czy to nawet radości, następuje u nich zawał lub nawet śmierć. Długotrwałe emocje negatywne, proszę Państwa, mogą zrujnować zdrowie poprzez to, że organizm produkuje tak swego rodzaju truciznę w środku i osłabia nam narządy. Mistrzami w tej dziedzinie są oczywiście, proszę Państwa, Chińczycy i nie tylko, bo i w Indiach i w Tybecie, generalnie rzecz biorąc, ludzie Dalekiego Wschodu. Oni to już 3000, 4000 lat temu uznali, że emocje mają wpływ na nasze organy wewnętrzne. Oni oczywiście nie mają na myśli organów stricte takich, jak my mamy, jak na przykład wątroba, że to jest organ, który składa się z komórek wątrobowych. Natomiast oni mają, proszę Państwa, na myśli cały obiekt czynnościowy. Ale nie zmienia to faktu, że tak w terminologii dalekowschodniej, jak w naszej, wątroba ma bardzo duże przełożenie na naszą krew. I dzisiaj chciałbym Państwu parę słów powiedzieć na temat emocji, które mają wpływ na, proszę Państwa, na nasze układy czynnościowe, na nasze narządy. I tak. Biorąc pod uwagę, proszę Państwa, nasze zachowanie, a w szczególności zachowanie, które wynika z bezpodstawnie, na przykład bezpodstawnie, proszę Państwa, jesteśmy zdenerwowani. Coś nas denerwuje. Nie ma żadnych czynników, które wymuszałyby to zdenerwowanie, ale my jesteśmy zdenerwowani. Mamy uczucie, że coś nas niepokoi. W tym momencie, proszę Państwa, jest to objaw, że mamy problem z wątrobą. I to jest pewne. Tak jak staropolskie powiedzenie mówi, że żółć go zalała. Tak, bo jeżeli, proszę Państwa, jeżeli mamy wybuchy agresji niewiadomego pochodzenia, mamy problem z pęcherzykiem żółciowym. I to jest według polskiej, zachodniej terminologii, tak samo według terminologii medycyny, tradycyjnej medycyny chińskiej, bo o niej mówimy,
wszystko się pokrywa. No bo proszę Państwa, oni mają takie same jak my organizmy, tak samo się składają, może nieco inaczej uwarunkowane, jeżeli chodzi o szerokość geograficzną, może inaczej się odżywiają, może nieco inny klimat jest. Niemniej jednak wszystkie inne rzeczy są podobne. Jeżeli, proszę Państwa, odczuwamy strach, poczucie strachu niewiadomego pochodzenia, niekiedy tak jest. Świadczy to, proszę Państwa, o tym, że mamy dysfunkcję nerek i pęcherza moczowego, bo to jest połączone. I jeżeli będziecie Państwo niekiedy mieli chwilę czasu, zastanówcie się, czy nie macie Państwo odczucia jak takich emocji negatywnych, o których mówię. I zastanówcie się Państwo, czy nie wpływa to na jakiś ból, dyskomfort tego organu. Jeżeli natomiast, proszę Państwa, zamartwiacie się, rozmyślacie coś, coś Was niepokoi, coś chcecie rozgryźć, za wszelką cenę, Wy chcecie po prostu się od tego uwolnić, a to nie daje, tylko dalej wracacie do tej myśli, jest to pewne, że macie Państwo problem ze śledzioną i z żołądkiem. To ja to mówię, proszę Państwa, w bardzo uproszczony sposób, bo tam są jeszcze syndromy, gorąca, wilgoci, ale to nie jest ten kanał. I jeżeli macie Państwo problemy z takim rozmyślaniem nad tematem, niekiedy coś, już macie to rozgryzione, to jest tak zwane przetrawienie problemu. Macie Państwo problem ze śledzioną i żołądkiem. Śledziona w terminologii TMC, tradycyjnej medycyny chińskiej, jest bardzo, ale to bardzo ważnym, proszę Państwa, organem. To nie tylko sam organ śledziona, ale i towarzyszące mu organy, ponieważ on odpowiada oprócz tego, że za obronę organizmu, także za wytwarzanie krwi i za obieg wszystkich substancji pokarmowych w organizmie. Jest to bardzo ważny, proszę Państwa, organ w TMC, no i w Polsce tak samo. Co prawda w terminologii medycyny zachodniej da się żyć bez śledziony, no ale jak to ktoś powiedział, co to za życie? O dziwo, proszę Państwa, radość jest także negatywną emocją. Kiedy? Wtedy, proszę Państwa, kiedy jest jej nadmiar. Ona jest związana z sercem. Jeżeli macie Państwo niewiadomego pochodzenia radość, nie chcę powiedzieć tego, że śmieje się jak głupi do sera, proszę Państwa, to nie o to chodzi, ale nadmiar radości spala, przepraszam, że to powiem, ducha serca, który według TMC w nim żyje, a według nas osłabia nam układ krwionośny i serce jako sam narząd. On co prawda jest także w Polsce, w terminologii zachodniej, jak i w terminologii TMC chroniony przez osiercie, ale w małych ilościach, w niewielkich dawkach radość jest jak najbardziej wskazana, jest lecznicza, bo widzicie Państwo, zobaczcie, jak oglądacie sobie jakiś sketch kabaretowy albo dobrą komedię, no to człowiek od razu się inaczej czuje, bo jest i organizm dotleniony przez śmiech i wymasowane są, jest przepona i wewnętrzne narządy i po prostu wytwarzają się substancje, które poprawiają po prostu życie, poprawiają funkcjonowanie organizmu. O tyle nadmiar radości jest, proszę Państwa, szkodliwy. Ale jest i dobra wiadomość. Dzięki tym emocjom, proszę Państwa, co króciutko tutaj dzisiaj Wam opisałem, możemy rozpoznać syndrom. Tak jak powiedziałem, oprócz tego, że to działa w obie strony. Ten nadmiar tych emocji nam osłabia te wszystkie obiegi czynnościowe, te narządy, o których mówiłem wcześniej. O tyle po nawale tych odczuć, tych emocji, możemy rozpoznać syndrom choroby. I my, dzielarze, którzy zajmujemy się
diagnozowaniem chorób z pozycji tradycyjnej medycyny chińskiej, jednym z wywiadów, który, proszę Państwa, który zawsze przeprowadzamy, i są emocje. Jeżeli coś dominuje i już wiemy, że któryś, widzicie Państwo, że nawet mnie chce zjeść jeden z tych osobników, o których mówiłem wcześniej, to niestety, proszę Państwa, albo stety, działa dobrze, bo możemy dojść do patogenu. Co jest jeszcze ważne w tym, co chciałbym Państwu powiedzieć? Przychodzą do mnie Państwo niektórzy i mówicie, że boli Was lub Was nie boli coś, a pytając się Was o emocje, mówicie co innego. I ja po prostu, widząc, co się dzieje, patrząc na język, słuchając Państwa wypowiedzi, patrząc na twarz i na zachowanie, stwierdzam na przykład, że macie Państwo problem z wątrobą. Na przykład zastój wątroby macie. I Wy twierdzicie, niekiedy twierdzicie, że to nie może być, bo nigdy nie mieliście problemu z wątrobą. No, ale będziecie mieli, bo to już jest pokazane, już tak zwana konstytucja to się nazywa, zdrowia pokazuje, że będziecie Państwo mieli. I to jest właśnie najfajniejsze w TMC, w tradycyjnej medycynie chińskiej, że możemy po opisaniu syndromów, możemy Państwu przewidzieć, co się może stać. Nieskromnie powiem, że bardzo ciężko pracuję teraz nad TMC, ponieważ widzę, że ona działa i to działa bardzo dobrze i bardzo silnie i pomaga ludziom. Ale niekiedy, żeby pomóc Państwu w sposób doraźny, żeby poprawić Państwu humor, żeby dać pomoc, napisałem taką książeczkę, proszę Państwa, którą chciałbym Państwu tu przedstawić. Jak widzicie, jest to nowa książeczka. Nadzieja Matka Mądrych. Przewrotny nieco tytuł. Jak widzicie Państwo, ja piszę takie książeczki, to te tytuły daję dość przewrotne, żeby to się utrwaliło gdzieś w głowie. Książeczka ma, proszę Państwa, 208 stron. Ma 208 stron. Jak wszystkie moje książeczki, ma na końcu spis treści. Tutaj pokażę. Jakbyście Państwo chcieli zobaczyć, to zróbcie stop i zobaczycie od razu, co tam jest w niej. Pracowałem nad grafiką okładki i powiem Państwu, że wybrałem ją taką bardziej skąpą, ale dlatego, żeby była ona uspokajająca. Być może mógłbym to, nadzieja, to zielonym kolorem, ale i tym kolorem też w miarę się dobrze prezentuje i myślę, że no tak jak piszę tutaj, że powinna każdemu z Was pomóc, jeżeli ktoś ma obniżony nastrój, który, proszę Państwa, ktoś ma problem z depresją lekkiego typu, to tutaj po lekturze tej książeczki powinien odczuć ulgę. Jaka jest idea fix tego? No jest, proszę Państwa, idea taka, że opisuję tu pewne zdarzenia, których ludzie doświadczyli, ale to bardzo poważne, w czasie wojny, w czasie nalotu i w czasie złych dni, jak to mówią, złego czasu, jak mówią Anglicy. I na zasadzie kontrastu chciałbym Państwu pokazać, że ludzie mieli bardzo źle i że nam nie jest tak bardzo źle, że po prostu mamy lepiej, jak ktoś miał kiedyś, a do tego, proszę Państwa, do tego zamieszczam tutaj ponad 60 moich, ja to nazywam bazgrołów, takich dowcipów. Ona jest pełna tych, tu nie wiem, widzicie Państwo, widzicie chyba, tak? No, chciałem, żeby dobrze było widać. Takich macie tutaj Państwo całą książkę, gdzie niemal otworzycie to są, żeby Państwu w czasie lektury poprawić nastrój. I na końcu podaję Państwu kilka prostych sposobów, jak sobie poprawić nastrój. Naprawdę działa, proszę mi wierzyć, ponieważ ja, tak jak mówiłem w którymś z filmów, jako projektant konstrukcji budowlanych, byłem tak zapracowany, że w pakiecie dostałem cukrzycę.
I niekiedy byłem tak zmęczony, że nie mogłem telefonów odbierać, bo ktoś dzwonił, czy już projekt gotowy, a on jeszcze nie zaczęty. I niekiedy już miałem dość tego życia, tego wszystkiego. I korzystałem zazwyczaj z tego sposobu, który opisuję w tej książeczce. I działał. Podaję Państwu mieszanki na uspokojenie ziołowe z systemu europejskiego, które są proste, ale naprawdę, proszę Państwa, bardzo dobrze działają. Podaję Państwu wykaz ziół, z których możecie Państwo zrobić sobie sami mieszanki. Widzicie Państwo, tak wygląda wykaz ziół uspokajających, łagodzących stres. To jest in plus tej książeczki. Macie Państwo dzienniczek terapii, gdzie możecie sobie Państwo, kilka stron jest dosłownie, 4 strony, razy 2, 3, 4, 5, 6 stron. Możecie Państwo sobie zapisać swoje, tutaj piszę o tym, swoje wrażenia z terapii. I ta książeczka, jeżeli Państwo będziecie ją czytać, będziecie z niej korzystać zawsze, kiedy Państwu będzie krzywda albo coś nie tak w życiu, powinna Państwu pomóc. Przede wszystkim podaję tutaj jedną z najważniejszych zasad, jak pomóc sobie, kiedy nie możemy sobie poradzić z sobą. Jest pewna zasada, którą tu Państwo znajdziecie, która zawsze działa. I proszę mi wierzyć, że to jest święte. Jest to ciężka zasada nauczenia się, jest to jedno zdanie. Ale jeżeli Państwo się nauczycie tego zdania i wprowadzicie to w życie, bankowo macie Państwo. W ogóle inny świat się zmieni i nie będziecie Państwo się męczyć psychicznie. Dużo tutaj znajdziecie takich rzeczy. Dużo korzystałem, proszę Państwa, z inspiracji Ajahna Brahma, o którym już niekiedy wspominam. Jest tutaj, widzicie Państwo na drugiej stronie, jest podziękowanie, gorące podziękowania dla jego świętobliwości Ajahna Brahma za inspirację i przekazywano mądrość. Jest to po polsku i po angielsku, ponieważ jedną z książek, myślę, wysłać do Perth w zachodniej Australii, gdzie on ma swój klasztor buddyjski. Oczywiście nic się nie spodziewam, żadnych podziękowań, dlatego że buddyści nie wysyłają podziękowań. Taka jest u nich zasada. Więc, ale żeby wiedział, że korzystając z jego mądrości, nie robię tego jak złodziej, po cichu, tylko oficjalnie jest podziękowanie. Takie motto jest: gdy ta książeczka ci nie pomoże, to jest dwie możliwości. Albo potrzebujesz lekarza odpowiedniej specjalności, w sensie psychiatry albo psychoterapeuty, albo jej nie przeczytałeś. To jest tutaj. Polecam Państwu. I teraz tak. Każdy z Państwa, który zamówi tę książeczkę przez maila, mail macie pod filmami, pod spodem, wyzdrowie60@gmail.com, otrzyma planszę drogą elektroniczną, które za chwileczkę Państwu pokażę. To tyle na dzisiaj. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Od strony zachodniej, proszę Państwa, już mamy czarne niebo. Za chwileczkę zacznie się znowu pompa z góry. Dlatego nie wziąłem Państwa. Mam dużo ciekawych rzeczy do pokazania, ale czekajmy na lepszy czas. Jedna z zasad, którą w życiu wyznaję, jest to bardzo dobra zasada. Myślę, że tu jest zawarta w tej książeczce. Jest taka, że jeżeli idziesz na spacer i w progu zobaczysz chmurę, tak jak dzisiaj u nas idzie od zachodu, od Kielc. Broń Boże, do Kielc nie mam, tylko z tamtej strony idzie. To nie przeklinaj jej ani nie groź, nie wygrażaj pięścią, bo to nic nie da. Ona i tak przejdzie. Natomiast możesz wziąć sobie parasol. I tego Państwu życzę. Gdy będziecie mieli taką sytuację, że będzie coś niezależne od Was, weźcie parasol i nie wygrażajcie chmurze. Na koniec zapraszam Państwa do prezentacji plansz,
które każdy, kto zamówi książeczkę gratisowo, otrzyma. Wszystkiego najlepszego życzę. No, drodzy Państwo, chciałbym Wam pokazać planszę najpierw z dalsza. Te plansze widzieliście zawsze ze mną w tamtej edycji naszych filmów. Są to, proszę Państwa, ja to tak żartobliwie nazywam, bo gdzie tam to, ale to plansze ziół drzewiego. A dlaczego one są takie ciekawe? Albowiem, widzicie Państwo, każde zioło tu pokazane ma swój numer. Widzicie Państwo? Bardzo to upraszcza sprawę. Jest taki niby katalog. Widzicie? O! Zobaczcie Państwo, każde zioło ma swój numer, proszę zobaczyć tutaj, ma swoją łacińską nazwę. Pamiętajcie Państwo, że nazwa łacińska jest bardzo ważna, ponieważ nie można się pomylić. Niekiedy jest dużo roślin, ziół, które mają podobne nazwy, ale mają, różnią się nazwą łacińską. Teraz co? Jest nazwa polska. Widzicie Państwo, piołun, nasz zwykły, nasz umiłowany piołun. Zobaczcie Państwo, co tutaj jest. W nawiasie podane jest 6 i 7. To są miesiące, kiedy się zbiera ziele. Widzicie Państwo, to jest taki kod. 6, od czerwca do sierpnia zbieramy zioło piołunu. Widzicie? A co to znaczy to? Znaczy to, proszę Państwa, że najbardziej działa na układ pokarmowy. Widzicie? To jest taki kod. Mając taką planszę, możecie Państwo sobie sami zbierać zioła i układać z nich recepty. No, zobaczmy, żurawina błotna. Widzicie Państwo, to jest żurawina błotna. Zbieramy od owoc. Zbieramy od września do grudnia. M. Co to znaczy? Układ moczowy. Widzicie Państwo, ma numer 25 w naszym tym. Idźmy dalej. Widzicie Państwo, tutaj jest nasza umiłowana waleriana, czyli kozłek lekarski. Zobaczcie Państwo. Zbieramy go od września do października i pisze N, czyli układ nerwowy. Widzicie Państwo, tu jest układ pokarmowy. Tutaj, o, albo tu bukwica zwyczajna. Widzicie Państwo, od kiedy do kiedy zbieramy? I działa na układ nerwowy, na układ oddechowy i na układ pokarmowy. Tutaj widzicie Państwo rumianek. Rumianek jest nieprawdopodobny dobrym zielem, które można wykorzystywać, ale zobaczcie, zbieramy go od lipca do sierpnia przez 2 miesiące i działa na układ pokarmowy i na skórę. Widzicie? S. I nie tylko, bo działa na wiele sposobów, ale to, proszę Państwa, działa najbardziej, najmocniej na te układy działa. Widzicie Państwo? Zobaczcie. Jeżówka. Na układ oddechowy, na układ moczowy i na skórę. I każde, zobaczcie Państwo, to wrotycz. Widzicie? Na układ krwionośny, na skórę i na układ pokarmowy. No, jeżeli Państwo będziecie mieli takie tablice, będziecie mogli sobie Państwo sami, widzicie, tutaj tak samo, będziecie Państwo sobie mogli sami stworzyć receptę prostą, zielarską. Oczywiście zachowując pewne zasady. Zachęcam Państwa do zakupu tej książeczki oraz do otrzymania tych tablic. Tablice wysyłam mailem w formie elektronicznej. Możecie Państwo sobie to przechowywać albo w formie elektronicznej, albo sobie wydrukować, bo są w JPEG-u i korzystać z nich, czego Państwu gorąco i serdecznie życzę, bo naprawdę warto. Wszystkiego najlepszego.